Szkoła w Kopaninach, mająca swoją siedzibę w Grabkowie, to od lat największy problem oświaty w gminie Końskie. Obecny budynek nie przystoi edukacji XXI wieku, ale nowy rok szkolny przyniósł znakomite nowe informacje. Jest już projekt, a za chwilę rusza przetarg na budowę szkolnego obiektu. To inwestycja długo wyczekiwana przez uczniów, rodziców i całą społeczność szkoły w Kopaninach. Zaczyna się bowiem proces budowy nowej szkoły. Ten proces rodził się w bólach. Był od początku zamierzeniem, które towarzyszyło mi, jeżeli chodzi o plany oświatowe. Jeżeli ono przeciągnęło się dłużej niż myśleliśmy i niż marzyliśmy, to dlatego, że po drodze przydarzyło nam się wiele rzeczy, w tym reforma systemu edukacji. Gdybyśmy zaraz na początku tej kadencji w 2015 roku rozpoczęli przymiarki do budowy, to byśmy zbudowali sobie szkołę sześcioklasową. Więc pierwsze koncepcje dotyczyły budynku szkoły takiej, jaka była wpisana w ówczesny system oświaty. Po zmianie systemu oświaty, po wprowadzeniu ośmioklasowych szkół podstawowych, zdecydowaliśmy się na przeprojektowanie tego rodzącego się budynku, a po tym, jak okazało się, że ze względu na niewielką liczbę dzieci, bo to był główny argument, władze marszałkowskie nie przyznały nam dofinansowania do budowy tej szkoły, zdecydowaliśmy się podzielić budowę na etapy. Pierwszy etap właśnie się zaczyna. Gmina opracowała plan dla nowej placówki. Na nim znajduje się szkoła, przybudówka, przedszkola oraz hala gimnastyczna. W ciągu najbliższych dni ruszy przetarg na budowę szkoły. A jeżeli wyłoni on wykonawcę, to prace rozpoczną się jeszcze jesienią. Plan jest taki, by dzieci rok szkolny 2019-2020 rozpoczęły już w zupełnie nowej placówce. Z kolei hala gimnastyczna oraz przedszkole mają zostać postawione w późniejszym terminie. Nowa szkoła stanie na gminnej działce znajdującej się pomiędzy Bedlnem a Kopaninami.